Rok 2014. Tygodnik Wprost publikuje taśmy z podsłuchanej w restauracji rozmowy ministra spraw wewnętrznych z prezesem NBP. Panie Kamienniku, państwo w Polsce istnieje teoretycznie. Język, wulgaryzmy, cynizm, pogarda. Rząd został zaatakowany przez zorganizowaną grupę przestępczą. Cenę zapłaci za te zdarzenia polityczną rząd i ja. Ja bym się tym podoba, to jest styl, który może być właściwy dla grupy Dorobkiewiczów, ale nie dla elity władzy. To jest jeden wielki spektakl i kpina. Jaka epoka taki Sienkiewicz? Pierwszy stenogram niepełny przyniósł do redakcji Piotr Nisztor. Informatora znam ja i Sylwester Latkowski. Pamiętam moment, to był czwartek. Stałam pod budynkiem, pod siedzibą Platformy Obywatelskiej. W tym czasie dzwonił do mnie Sylwester Latkowski i Michał Majewski na zmianę. Po kilku SMS-ach odezwij się natychmiast, przyjeżdżaj do redakcji. Wsiadłam w samochód i pojechałam. Jak tylko weszłam, dostałam fragment stenogramu rozmowy Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem. Są na tej, w tych rozmowach rzeczy, których ci panowie się powinni wstydzić. Są rzeczy, którymi powinna zajmować się prokuratura. Moja teza jest taka, że afera podsłuchowa była początkiem końca rządów Platformy Obywatelskiej. Nie wierzyłam, że to w ogóle jest prawdziwe. Niemożliwe jest, żeby politycy w knajpie dali się nagrać, kiedy gadają o tym, jak robią politykę. Wcześniej zrobić zmiany w ustawie. Bardzo ważna sprawa. Mogę to zrobić tylko ze Sztuczkiem. Na mnie spadł ten obowiązek, że tak powiem, odsłuchania i spisania tej pierwszej taśmy, czyli Belka Sienkiewicz. Siedziałam wtedy całą noc nad tym w domu, to pamiętam, że do rana musiałam to spisać. To był 2014 rok, czerwiec. Wprost publikuje to w poniedziałek. Moje zwycięstwo PiS-u oznacza ucieczkę inwestorów, pogorszenie się warunków finansowych. Wtedy była jakaś taka odpowiedzialność za państwo, że faktycznie nie wiemy, ile tych ludzi jest nagranych. Tygodnik Wprost pisze, że nagranych rozmów jest dużo więcej. Na przykład Elżbiety Bieńkowskiej, wicepremier, z szefem CBA, Pawłem Wojtunikiem. Według tygodnika zostali nagrani także Krzysztof Kwiatkowski i Paweł Graś, którzy spotykali się tutaj z Janem Kulczykiem. Zarejestrowane ma być także spotkanie Piotra Wawrzynowicza, biznesmena, z wiceministrem skarbu. Afera podsłuchowa roku 2014 boleśnie przypomniała, jak może wyglądać polityka, jak mogą wyglądać rozmowy polityczne. Pomyślałam sobie, nie no, chyba rząd poda się do dymisji, albo no coś się wydarzy, rząd upadnie, no ale nic takiego się nie wydarzyło. Jeśli chodzi o takie czysto merytoryczną ocenę tego, co usłyszeliśmy w dialogu pomiędzy prezesem NBP a ministrem Sienkiewiczem, to nie znajduję tam spraw, które kazałyby mi podejmować jakieś decyzje wobec ministra Sienkiewicza. Mówię tutaj o takich decyzjach jak na przykład dymisja. Donald Tusk musiałby zdymisjonować cały rząd, gdyby tym kluczem iść, kto był nagrany, a kto nie. Po samym wysłuchaniu taśm domyśliliśmy się, a właściwie mieliśmy pewność, że nagrywali kelnerzy, bo ich tam słychać na tych taśmach. Tylko pytanie, po co tak i na czyje zlecenie. W łańcuszku powiązań i motywów kluczową postacią ma być Marek Falenta, potentat na rynku handlu węglem. Prokuratura nie potwierdza, że to on został zatrzymany, ale potwierdza to jego adwokat. Menadżer z restauracji Sowa i przyjaciele miał zeznać, że to od Falenty dostał polecenie nagrywania polityków. Prokuratorzy wiedzą też, że obaj się świetnie znali. W tle zaś całej sprawy są rosyjscy dostawcy surowców. To, że światło dzienne ujrzały wyłącznie nagrania polityków obozu rządzącego, uważam, że to daje odpowiedź na pytanie, komu mogło zależeć na tym, żeby Marek Falenta nagrywał, znaczy Falenta via kelnerzy te rozmowy nagrywał, przekazywał i komu to posłużyło do polityki, do politycznego odbudowania się. To dobrze zorganizowane przestępstwo miało na celu nie dobro publiczne, tylko jak rozumiem permanentne podsłuchiwanie polityków partii rządzącej. Donald Tusk miał sprecyzowaną wersję, że
konfliktu, to jest scenariusz pisany cyrylicą. Nie wiemy, kto za tym stoi, nie wiemy, ile tego jest i Rosja nie będzie nam montować rządu. Kto nagrał te rozmowy? Służby łączą siły. ABW powołało specgrupę. Agenci razem z policją mają wyjaśnić największą polityczną zagadkę. Agenci sprawdzają m.in., czy w podsłuchy zamieszane są wschodnie służby specjalne. Niewykluczone, że nagrania zlecili biznesmeni, którym rząd jest nie po drodze, czy byli funkcjonariusze polskich służb albo politycy. Zadawałam takie pytanie. Jakim cudem ci wszyscy ludzie dali się nagrać? Zabrakło kompletnie czujności. Absolutnie. No nie wiem, czy władza się czuła po prostu tak bezkarna? Oni nie rozmawiają o tym w gabinetach, na parkowych, gdzie jest siedziba, w swoich ministerstwach, nawet w swoich pokoikach, mieszkaniach w hotelu poselskim, czy w jakichś mieszkaniach, które wynajmują w Warszawie. Tylko rozmawiają o tym w knajpie. Politycy już nazywają to miejsce studiem nagrań. To tutaj Marek Belka w towarzystwie swojego bliskiego współpracownika Sławomira Cytryckiego stawiał warunek ministrowi spraw wewnętrznych Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Pozbędziecie się z rządu ministra finansów i zmienicie ustawę o NBP, a ja jako szef Banku Centralnego pomogę rządowi w finansowaniu deficytu budżetowego. Tam byli prezesi spółek, ministrowie, od których zależy wycena złotówki, jakieś akcje w spółkach, relacje polsko-amerykańskie wtedy. Wiesz, że polsko-amerykański sojusz to jest nic nie warty. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. Było właśnie jeszcze pytanie, jakim cudem jest tam nagrany przede wszystkim koordynator służb specjalnych Bartłomiej Sienkiewicz, że nikt tego nie sprawdzał. Natomiast przy okazji to jest o wiele ważniejsze. To jest ustawa o jakby nowelizacji ustawy NBP. I żadnych cudów. Tam są wytrychy. Największe wrażenie to zrobiła nam jednak ta rozmowa Bartłomieja Sienkiewicza z ówczesnym szefem NBP. I uważam, że doszło jednak do przekroczenia granic. Rozmowa o druku pieniędzy przez Narodowy Bank Polski, żeby utrzymać platformę przy władzy, to rzeczywiście była rozmowa naganna. Bartłomiej Sienkiewicz proponuje wprost to, co dzisiaj już szokujące też jakoś specjalnie nie jest. Dzisiaj Adam Glapiński sam o tym powiedział, że on tutaj pomógł rządowi, no ale wtedy też standardy jednak były inne i wydawało się, że ta niezależność Narodowego Banku Polskiego to jest pewna świętość. Szczerze mówiąc, byłam zszokowana, jak minister może rozmawiać z prezesem NBP-u i w ogóle gadać o takich rzeczach. Bardzo mi przykro, nie będę teraz udzielał żadnych komentarzy. Nie będę komentował rozmów, które zostały uzyskane na skutek przestępstwa i których publikacja jest także prawdopodobnie skutkiem przestępstwa. Ja wciąż mam wątpliwości, co jeśli chodzi o warsztat, etykę czy powinności dziennikarskie powinno wtedy ujrzeć światło dzienne, a co ujrzeć tego światła dziennego nie powinno. Tylko co by nie mówić, te rozmowy zostały zdobyte na drodze przestępstwa. Mamy do czynienia z zorganizowanym z zewnątrz nielegalnym podsłuchem. Miałam takie przekonanie, że trzeba było to opublikować. Mam poczucie, że wszystko, co opublikowaliśmy, powinniśmy opublikować i zrobilibyśmy jeszcze raz. Tam bez wątpienia były rozmowy, które ujrzeć światło dzienne powinny, bo były to rozmowy naganne. To nie są osoby prywatne. Jak jesteś w jakimś tam stopniu minimalnie osobą publiczną, no to praktycznie twoja działalność jest, znaczy ona zawsze może być wykorzystana przez kogoś, tak? I to jest ryzyko. Myśmy podjęli w pewnym momencie taką decyzję i ona według mnie była słuszna, że publikujemy, nie ukrywamy, nie cenzurujemy. Wiele innych rozmów to były rozmowy albo obyczajowe, albo okołopolityczne, ale nie było w nich niczego, czy takiej silnej przesłanki, że świat powinien te rozmowy słuchać. Wyrzucaliśmy tylko fragmenty, które dotyczyły życia takiego mega prywatnego. Dla dziennikarza newsowego to wtedy był raj, to znaczy to było absolutne. Myśmy znali na pamięć te stenogramy. Sondaże po publikacji taśm wprost pokazały wyraźną stratę PO do głównego rywala PiSu. Ale co warto podkreślić, ten ostatni sondaż został wykonany przed tymi wydarzeniami. Do domu! Użyto w stosunku do mnie siły fizycznej. W momencie, w którym prokuratura i ABW próbowały uzyskać nośniki z nagraniami z podsłuchów. Kiedy agenci ABW przystąpili do czynności odebrania mi siłą laptopa, funkcjonariusz po lewej stronie chwycił mój palec, nie 2-3, bo nawet tego nie potrafi robić, i zaczął wyłamywać. Hańba!
Teraz mi ciarki przychodzą, jak widzę tego Sylwestra Latkowskiego z tym laptopem Majewskiego, zresztą też mojego wtedy znajomego, który tam wydziera. Znaczy to w ogóle to się w głowie nie mieści. Wejdźcie tutaj! Ej! Co to znaczy? Ej! Co tu się dzieje? Ej! Otwórzcie te drzwi! Otwórzcie! Burza, szukacie prokurator w telewizji. Ja mówię, jak w telewizji? No w TVN-ie 24 pokazują na żywo obrazki od was z redakcji i tam jest prokurator, który mówi, czy to jest biurko redaktor Burzyńskiej, no i czy on może tutaj coś zabrać. No i po kilku takich telefonach, mówię, cholerka, no coś się dzieje. Tego, że to nie taśmy wprost, ale to, co wydarzyło się w redakcji Tygodnika, może doprowadzić do wcześniejszych wyborów, nikt się nie spodziewał. Wolałbym, abyśmy skutecznie wspólnie wyjaśnili wszystkie okoliczności tej sprawy. Komuś chyba puściły nerwy, żeby zrobić taką pokazówkę, przecież faktycznie to była taka pokazówka, to był skandal, absolutnie. No przecież pamiętam ten obraz, kiedy Sylwester Latkowski, czyli ówczesny naczelny wprost, tam ściska po prostu ten komputer i absolutnie dochodzi wręcz do przepychanki jakiejś. Ej, otwórzcie drzwi, otwórz drzwi! Proszę go wypuścić! Dziennikarze wprost, którzy zaczęli się przeciwstawiać temu, którzy mówili, że za chwilę, że damy to, ale musimy zrobić sobie kopię. Ci agenci ABW, którzy zaczęli się coraz bardziej denerwować. Potem wreszcie jakieś siłowe próby przejęcia tego laptopa, w którym były te rozmowy. No to rzeczywiście nie wyglądało tak, jak wyglądać powinno. Kogoś po prostu poniosło. Nikomu to generalnie się nie przysłużyło. Ani służbom, ani władzy. Mam wrażenie, że tutaj ABW niespecjalnie dobrze przemyślało sobie, w jaki sposób tę operację przeprowadzić. Po akcji prokuratury i ABW we wproście pozycja i wizerunek premiera wyraźnie ucierpiały. No naprawdę nie można było po prostu zaprosić Sylwestra Latkowskiego do prokuratury z tym jego komputerem. Nie mam bladego pojęcia. Czyli dzisiaj te pliki będą przekazane? Tu je mam. Bez wątpienia dla wizerunku Platformy Obywatelskiej, dla tego jak ją postrzegano, afera podsłuchowa miała kluczowe absolutnie znaczenie. Radosław Sikorski i Jacek Rostowski byli dziś dużo mniej rozmowni niż podczas spotkania, jak mówią, prywatnego. Ale niczego pan nie wyjaśni. Które nagrano i którego fragmenty opublikował Tygodnik Wprost. Problem w Polsce jest, że mamy bardzo płytką dumę i niską samoocenę. Taki sentymentalizm. Taka murzyńskość. Jak? Jak? Murzyńskość. Zgody co do dymisji tego ministra nie ma też wśród jego poprzedników. Kompromitujący. W USA jest skreślony. U nas też powinien być. Obraził zarówno Murzynów, jak i Polaków. W poglądach szefa MSZ Radosława Sikorskiego nie widzę niczego zaskakującego. Nie sądzę, aby wypowiedź ministra Sikorskiego miała wpływ na postrzeganie Polski w świecie. Nie wychodziłam w tamtych dniach z Sejmu. Znaczy uważałam, że absolutnie trzeba ich pytać i to pytać. Zresztą te nasze archiwa są pełne tych nagrań. Czy zawsze pan płaci za prywatne spotkania służbową kartą? Nie mam służbowej karty. To MSZ zapłacił za tą kolację? Życzę miłego dnia. Rostowski, który był na tej kolacji z Sikorskim, pytam, panie ministrze, kto zapłaci za kolację z Sikorskim? Ja nie płaciłem. A kto płacił? MSZ płacił. Dlaczego pan się godził, żeby za prywatną kolację płaciło ministerstwo? Nie mam zwyczaju pytać się gospodarzy, na jakich zasadach mnie zapraszają. Ja zawsze mówię, że afera polityczna musi mieć tak, jak tłuszcz jest przewodnikiem smaku i do tego, żebyśmy poczuli smak niektórych potraw, potrzebujemy oliwy czy masła. Tak samo dla afery i tego, na ile ona będzie miała w sobie ten nośnik aferalności, jest potrzebny taki tłuszczyk, który sprawi, że publiczność się nią zainteresuje. Myśli, że ma dłuższe. W aferze podsłuchowej roku 2014 te ośmiorniczki, to mocne słownictwo, te wina, które się tam lały, te alkohole. Polityki, ogony, ośmiornica i jagnięcie. To odegrało dla siły oddziaływania tej afery potężne znaczenie, a że w dodatku rozmawiano tam o rzeczach, które nie przynosiły rządzącym specjalnie chluby, no to ta afera, że tak powiem, poszła w lód i lud się zaczął znowu przyglądać uważnie polityce i znowu zaczął przyglądać się polityce, łapiąc się za głowę. Uważam, że wciąż, że te rozmowy nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza, że nagle później się okazało, że pół rządu albo cały rząd tam urzędował. Praca ciutkę nerwowa.
Zatem emocje wyrażają językiem bardzo ekspresywnym. Szkoda tylko, że to taka waginalno-faliczna ekspresja, no. P***a kompletna, ale w związku z tym wszyscy go lubią. Ten ch**y teraz to przejął. To jest najgorsze. Do politycznej klasyki przejdą te słowa. Jest ch**y, dupa i kamieni kupa. Minister Sienkiewicz Nobla za poezję czy prozę po tym wystąpieniu by nie dostał. Jak Tusk zrobił w poniedziałek konferencję, to najostrzej powiedział o Nowaku. Znaczy powiedział, że to jest, że on sobie nie wyobraża dalszej współpracy ze Sławomirem Nowakiem wtedy, a cała reszta była rozwojowa. Nie będę wyciągał konsekwencji wobec polityków, których grzechem jest niecenzuralna wypowiedź w czasie poufnej rozmowy. Przecież Donald Tusk nawet nie wymienił wtedy Bartłomieja Sienkiewicza, mało tego. On mu powierzył śledztwo właściwie w tej sprawie. Słyszeliśmy o pierwszych zatrzymaniach w sprawie podsłuchów. Panie ministrze. Czyli we własnej sprawie. Dociera do nas informacja o zatrzymaniu Łukasza N., menedżera restauracji, w której były nielegalne podsłuchy. Ten Łukasz N. bardzo dobrze rozpoznawał ludzi, których ja bym nie rozpoznała. To znaczy dla mnie to byli, no jacyś biznesmeni, ale w życiu bym nie powiedziała, że to jest ktoś ważny. On znał wszystkich ze spółek Skarbu Państwa, nawet do sekretarki. Ci ludzie biznesów mieli kontakty z politykami i zaczęło się okazywać, że te nagrania też mogą być ciekawe, a potem się jeszcze okazało, albo ktoś to podpowiedział, że jakbyś nagrał jeszcze rozmowy polityków, o, to byłoby to, o co chodzi. Pytanie, czy rzeczywiście, czy politycy PiS-u w ogóle nie spotykali się w żadnych innych miejscach? Czy może w tym miejscu się nie spotykali? Tak, jest to bardzo zastanawiające. Nie łudźmy się, no nie jest tak, że politycy opozycji ówczesnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, nie wchodzą nigdy do tych samych restauracji, do których wchodzą politycy opozycji. Nie jest tak, że oni nawet ze sobą nie rozmawiają. Pytanie, czy były takie rozmowy, czy były takie podsłuchy, czy też po prostu nigdy nie ujrzały światła dziennego? Pamiętajmy, że wtedy na tych taśmach był też Mateusz Morawiecki, te taśmy wyszły później. Jak ludzie ci zapierdali za miskę ryżu, jak było w czasach po II wojnie światowej w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. Do tej pory zresztą nie wiemy, kto jeszcze jest nagrany. Są ciekawe ślady, na przykład jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, bo tak jak zeznawali kelnerzy w sądzie i w prokuraturze, istnieje druga taśma Mateusza Morawieckiego, nie tylko ta, gdzie on mówi o misce ryżu, tylko ta, gdzie mówi o nieruchomościach, co by było dzisiaj bardzo ciekawe, ale jej nikt nie ma. We'll be right back.